Panie i panowie, przyszedł czas zagrać ostatni raz Fortnite w tym sezonie. Moi kochani, sezon 8 rozdziału 2 dobiega końca, więc w dzisiejszym odcinku zagramy sobie po raz ostatni, zrobimy wina i omówimy sobie wszystkie nowości, które zostały dodane w tym sezonie i ocenimy je w skali od 1 do 10. A już za kilka dni ujrzymy nowy sezon i być może ujrzymy nową mapę. Ja osobiście się nie mogę doczekać. Jeżeli wy również chcielibyście, aby została dodana nowa mapa w nowym sezonie, no to strzelajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. No i nie zapomnijcie użyć kodu FARAL przy zakupie karnetu bojowego w nowym sezonie. Ponieważ moim wspierającym będę rozdawał karnety bojowe w następnym sezonie, a ponoć karnet bojowy ma być tańszy, więc będzie tych karnetów jeszcze więcej. Śledźcie w nowym sezonie wszystkie moje odcinki, żeby nie przegapić przekozackich konkursów, będę dla was je organizował. No i wbijcie na pixyshop.pl, bo już są kozackie kubki serii Animals dostępne, a mi się wydaje, że taki kubek każdy chciałby mieć od Mikołaja pod poduszkę na przykład, więc link znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy! Moi kochani, jesteście ze mną Smalczyk, siemano! Siema, siema! I będziemy oceniali wszystkie nowości w sezonie 8 w skali od 1 do 10. Zacznijmy sobie od najlepszej, moim zdaniem, broni mitycznej, czyli Auga Dr. Sloan. Jak byś ocenił? Ja daję dychę. OP? Ale czy bym dał dychę? Nie wiem, niech będzie dycha. Inaczej. Jaki był według ciebie najlepszy mityczny item w tym sezonie? Może nie najlepszy, bo mnie rage'ował, ale najbardziej OP był Carnage. Carnage był na... O, dobrze, Venom i Carnage, racja. Rozwalał ściany i można było też fruwać i szybko biegać chyba, tak? No, a ty jak oceniasz? No kurde, Carnage'a. Stary. Mocna dyszka Carnage'ik, ale bardzo mnie irytował, jak ktoś go miał po prostu. Podświetlacz plus Carnage, no to było coś niesamowitego, no to było easy win. To się zgodzę w 100%. I teraz mi powiedz tak, jest Dr. Sloan, a ja nie mam... Czekaj, pistolet mam. Dobra, zbiła mi Keva, Franca jedna. Ja ją biję już. Aha, to zabiłem fejka. Ta, fake. Każdy zabiliśmy poza prawdziwą, w sensie ja. Co jest? No ile ty masz życia? No zabiło mnie, to jest ta tu, to na mnie, to jest ta na mnie. Ja pierdolę! Doktor Sloan oceniam na zero! Przejdźmy do kolejnego przedmiotu, stary, zanim się uleczymy. Jak Dobra. Oceniasz pancerną ścianę w skali od 1 do 10? Kurde, też OP item, ale znowu dyszki bym nie dał. Nie dałbyś dyszki? Ja bym właśnie no, dał dyszkę, nie. Bo nieraz uratowała mi ta pancerna ściana tyłek, jak kogoś podnosiłem, bo ja wiesz, ty bardziej grasz solo, ja bardziej gram składy albo duo. Więc dla mnie jak najbardziej spoko, dałbym tutaj mocną, tak jak powiedziałem, dychę. Okej, okay, karabin z ubocza i minigun z ubocza. Co o tym powiesz nam? Najpierw ty powiedz, co uważasz. No dobra, karabin z ubocza. Broń, którą grałem... Kilka razy tylko. Jak ją upgrade'owałem, nagrywałem odcinek. Nic więcej. Minigun częściej był grywalny, bo był idealny do grania w składy. O, jest i moja ulubiona broń. Uważaj, ziomy, najdy. Tak. O kurde, uważaj, stary. Krak. Dobra, niżej jeden. Ja tego obiłem 110. On nas widzi, nie? Ja pamiętaj. Ja go dobijam. Ej, jest to nad nami, na samej górze. Leży! Nice, ale jak on tam wszedł? Skłany. Nie mam pojęcia, stary, jakiś skrót znał. Kontynuujmy! Znowu jest niezła zadyma w tym sezonie. O kurcze, teraz będzie niezła ocenka na pewno. Tutaj przewiduję no. Dyszeczkę, bo... Czyli splasze, ja oceniam na mocną dychę. 10 na 10. Ponieważ... Nie bardzo OP item do competitive. Dokładnie, i na casualu też super się sprawuje, więc to... Ten item powinien przejść do następnego sezonu. O, możemy jeszcze się zabawić w ten sposób? Co byśmy chcieli zobaczyć w następnym sezonie? Co na to? Okej, okay, no to Dobra. Ten item na 100% bym chciał zobaczyć, ale wydaje mi się, że on jest zbyt OP i Epic Games go usunie. Myślisz, że jest zbyt OP? Mi się wydaje, że no tak. Już... Że nie jest OP, wynajmniej dla mnie. Dobra. Ja jestem praktycznie pewny, że go usunie. Dobra, no to lecimy dalej. Rybka cienia, którą robiłeś pod jazdy na turniejach. Do boksa chłopom skakiwałeś. Pamiętam to, ale rybkę cienia usunęli niestety, więc niestety ją już się nie mogę tak bawić jak kiedyś, ale według mnie była ona fajnym urozmaiceniem, ale zbyt OP. Zbyt OP, okej. Okay. Bo teraz też możemy rybkę cienia porównać do kostek Kevina, tak? Tak samo, ta sama zasada działania. Dokładnie tak. Ja daję rybce cienia ósemeczkę daję. Ja bym dał 9 nawet, bo bardzo łatwo się grało, jeśli wiedziałeś, jak się tego używa. Właśnie, jak się wiedziało, jak się tego używa. Gorzej, jak się nie wiedziało, jak powrócić do pierwotnej formy i się ginęło. To też fakt, to powinniśmy. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Granatnik uderzeniowy, czyli ten złoty granatnik, który w tym sezonie występuje często gęsto. Ja oceniam na dychę.
No ja bym dał 9 na 10, bo czasami jak ziomek jakiś totalnie nie wie co się dzieje, użyje tego na tobie, to możesz umrzeć w łatwy bardzo sposób i mnie to na przykład triggeruje. Okej, okay, ciebie triggeruje, a mi nieraz uratowało tyłek uciekając, bo to wiesz, zmisujesz pompę, walisz granatnik i dzida. No tak, tak, tak. I właśnie ludzie uciekają przede mną. No właśnie, ty lubisz podjeżdżać, a ja lubię uciekać, to ja ten chłop. Dobra, stary, teraz przyszedł czas ocenić mini kuszę na zębiaki. Jedynka. No to ja więcej nie będę mówił, to wystarczyło idealnie. No myślałem, że powiesz, że dyszka, że cały czas sobie grasz, bo sobie lubisz utrudniać po prostu tą grę. Nie. Tym to nawet by się nie dało wygrać chyba. Ja nie wiem, czy w ogóle zrobiłem kiedyś z tego fraga. Nie mam pojęcia. Ja myślę, że tak, ale to na wparcie. Także moi drodzy, wy też ocencie w skali od 1 do 10. O, auk fioletowy, ale to dla ciebie chyba. Tak, tak. Ja mam, weź sobie jak chcesz. Ja mam mityczny przecież, stary, najlepszy item. Aha, o, dobra, latająca fura, widzowie. Snajpereczka, automatyczny karabin snajperski, ten co tak szybko strzela. Ciu, kojarzysz? I przybliża. Ciu, kojarzę. On jest, ja go osobiście na początku nie lubiłem, ale z czasem przekonałem się jaki on jest OP na jest, różnych turniejach. Jest turbo więc... OP. On tak prostoliniowo, stary, strzela. Więc ja polecam. Ja też polecam używać fioletowy najlepszy. Znaczy złoty też jest chyba, nie? Tak, jest złoty. Ja bym dał 7, bo myślę, że są lepsze bronie od tego, ale tak. Jest to bardzo OP do wbijania Storm Surge. Ja daję 8. 8 jak najbardziej. Masz podświetlacz, bo ja mam. To ja mam Railguna, to mamy combo, stary. No i super, sklejamy taką kanapeczkę. Dobra, stary, lecimy dalej. Kosa Halloweenowa, używałeś w ogóle? Dobra, jeden. Jeden? Okej. Okay. Jeden. Ja daję... Ojejku, ciężko się tym sterowało, dam trójkę, bo zabiłem kilka osób i sprawiło mi to fun, ale później nie używałem, więc ja dam trójeczkę. Kunaje, bardzo słaby damage, mega ciężko tym kogoś zabić. Opóźniony zapłon, jeżeli nie trafisz w chłopa, bo się to wbija w ziemię. Jejku, nie wiem, też 3, nie więcej. Ja to jak taka Magda Gessler, wybredny trochę, ja dam znowu 1, bo jest to mityk, a po mitykach czegoś więcej bym się spodziewał, naprawdę. A, dobrze, dobrze, masz rację, w sumie rację, faktycznie to jest mityk. Dobra, to daję 2, bo zepsuli to. Zimowy grappler, ten, który mroził nóżki, jak ci się podobał? Jak mam być szczery, to go nigdy nie używałem w tym sezonie. Ja ale używałem... widziałem gdzieś tam na YouTubie i powiem tak, że... Fajne urozmaicenie, ale według mnie słaby też item. Nie, 3, trzeba było umieć po prostu nim grać, stary. Bo jak go użyjesz, a nie potrafisz, zamrozić ci nogi, zły podjazd, jeden ruch zły. No i niestety jest kaplica. Gdzie ty jesteś w ogóle, bo cię nie widzę? Na gasnących gajach. Widzę, tu jest. 30, 30, cracked. Dawaj, lecimy w niego. Twarda bania, ok, dokładnie tak. Teraz oceń, stary, jeszcze mi combat shotguna, który powrócił. Kiedyś był bardziej OP, teraz już nie jest taki OP, no ale trudno, no też nie mam co narzekać. Ten item jest tylko na casualku, więc według mnie jest to spoko, że Epic Games wreszcie nie dodaje tego wszędzie, a tylko na casualu na przykład. Super. Więc ja bym dał temu 5, 4, bo jednak jest to według mnie mega słabe. Wiesz co? I chyba razem z tobą się zgodzę. Bo tutaj nic dodać, nic ująć, wszystko ładnie opowiedziałeś. Dobra. O, patrzcie co mam. Rybka. Rybka cieniopłaszczak. I sobie go zjemy. Ona jest słaba. 8 na 10. I powracamy do żywych. Dobrze, moi drodzy, wy napiszcie w komentarzu, dla was też mamy przygotowaną zabawę, jaki item chcielibyście, aby został do następnego sezonu. Ja bym chciał, żeby został auk na pewno. Okej. Okay. A ty, Smalczyk? A ja bym chciał na pewno pompę zwykłą, wolną, spaza. Aha, spa... O, tak! Dokładnie, spazik, oczywiście, że tak. On musi zostać. Dobra, lecimy dalej. Combat Pistol, taki nowy pistolet, który wychodzi w wersji złotej. Czy jest fajny? Niekoniecznie. Mi się wydaje, że to po prostu była taka aktualizacja już na zapchaj dziurę, bo nie mieli czego dodać, to dali pistolet. Daję, no... 2. 2 daję, bo mało o nim gram. Jakieś słabe te pistolety, zgodzę się z tobą. Tak. Straszny rozrzut mają względem tych pierwszych. Dokładnie. Dobra, stary, no to ocenimy sobie teraz mechy. Czy ci siadały, czy ci nie siadały w tym sezonie, bo mnie mega one męczyły. Jest tam, nie? Widzę. No co ja ci powiem, mechy gówno totalne. Ja uciekam troszeczkę niżej. Przeładować. Podświetlam ci go. Ucieka. Uciek mi. Chcemy w niego 39? Podejść? Dawaj w niego. 39? Super. Uciekł. Chłopa kolapsuje tamtego u góry. Spada, ginie. Dobra. 50 dostał. Dostał 40. Dawaj go. Mam. Box. Plecy, Krystian. Widzę. Cracked, tamten jest. Lecimy w dół.
Dobra, to mechy ocenimy szybko jeszcze. Słaby item, jak już mówiłem. Słaby, dobra, daję trójeczkę mechom. Okej, to ja dam czwórkę, chociaż nie lubię ich strasznie, dwójka. Zimitasz się? Mam! Dawaj! Leży! Super! Dobra, nie żyje. Nice, nice, nice. I został ostatni ziomek. No i nice, nice. Czy żeśmy wszystko omówili? Jeżeli czegoś nie omówiliśmy, widzowie, no to dajcie znać w komentarzu, to ja odpowiem na ten komentarz. Dobra, podświetlmy się sobie go. Masz jakiś pomysł, jak fajnie wyeliminować ostatnią osobę w tym sezonie? Biorę nejdy. Boksujemy go i go nejdami niszczymy. No dobra, ile masz tych nejdów? No, żeby być w tym domku. Patrzcie go, jak możesz. Jest tam na górce, pa! Pa, nejduję go. Pa! Leci, uważaj. 37, dobra. Czekaj, kill off? Pa, mam go w boksie, mam go w boksie. Leży, kill off! Kill offem? Tak! Nice. I wyrzuciłeś mnie ze strefy. Dobrze, no nie ma kto mnie przytulić. Okej, moi kochani, także to było na tyle z tego sezonu. Żegnamy 8 rozdział sezonu drugiego. Smalczyk, jeszcze tylko na koniec. Jaka była twoja ulubiona miejscówka na tej mapie, która trwała prawie 2 lata? Kamień Split. Dokładnie tutaj. Okej, Kamień Split. A moją ulubioną miejscówką w tym sezonie była... forteca. Twierdza, o właśnie. Także moi kochani, to było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jaka była wasza też ulubiona miejscówka. Wbijajcie do Smalczyka, linki macie w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!